Moi dziadkowie uprawiali konopie, jak zresztą większość Polaków do końca lat 70., początku 80. Wielu ludzi na wsiach miało uprawy konopi, tak jak moi dziadkowie, potem to się dość szybko skończyło. Wiele lat po tym, jak właśnie jeździłem na takie dożynki konopne pod Kielce, postanowiłem, no tak się to nazywało. Tak się to nazywało. Czasy jeszcze kiedyś wrócą na pewno. Nie, no już wróciły, w Sandomierzu są dożynki konopne, już wróciły. W Polsce już dożynki konopne są faktem znowu po tylu latach. Wiesz, jak to myśli. W Polsce w ogóle byliśmy drugim co do wielkości krajem na świecie jeszcze do II wojny światowej. Było ponad 30 tysięcy upraw w Polsce konopi. Żeby to zobrazować, to w Europie całej tylu nie było konopi, co w Polsce tylko samej. Byliśmy drudzy po Chinach. Związek Radziecki nie za bardzo się z tym zgadzał, bo uważał, że oni są drudzy. Więc zaczęli dobijać się u nas tą część rolnictwa w końcówce lat 70. już całkowicie. Ja musiałem, trochę lat mi to zajęło, zanim z powrotem wróciłem do pomysłu z konopiami. Znowu tutaj dziadkowie się pojawili, bo dziadek miał dużo pola, kupował dużo, był obszarnikiem. Cała reszta mojej rodziny nie rozumiała, dlaczego ciągle jej pracy dodaje, że co wakacje będzie coraz więcej do ogarniania, jak będą przyjeżdżać do dziadka. Ale dziadek miał jakąś swoją wizję i w latach 90. po prostu mojej rodzinie przekazał pola, bo moi dziadkowie zmarli. Ale przekazał pola i znowu w 90. latach zacząłem myśleć o tym, żeby już w sumie na samym początku, żeby dowiedzieć się, jak to dalej działa, jeżeli chodzi o uprawy. Okazało się, że można takie uprawy zrobić. Takie uprawy zrobiliśmy pod Kielcami. Sławne Kurozwęki swego czasu zbudowały właśnie taki, dość głośno było o tym, bo tam został zbudowany taki labirynt konopny i cała Polska rozmawiała o tym, jak to marihuana, labirynt z marihuany. TVN, pamiętam, się strasznie ekscytował. Ale tam były pierwsze uprawy, te, które zaczęły ludzie potem w różnych miejscach, tak jak na wybrzeżu, zaczęli uprawiać te konopie przemysłowe z powrotem, bo one nigdy tak naprawdę nie zostały zakazane w uprawie. Zamknięto odbiór, nie można było zrobić kontraktacji, co jednocześnie świadczyło o wymarciu całej tego rolnictwa, bo bez odbioru nie ma możliwości, bez kontraktacji nie ma możliwości uprawy, tak prawo w Polsce jest. Czyli tam kontraktację robimy do końca jesieni, jeżeli chcemy wysadzić następnego roku. Także musimy wiedzieć, komu to już sprzedamy. Ale możemy zawsze sprzedać sobie, pamiętajcie. Także ogólnie rzecz biorąc, przez te wszystkie lata jakieś pojawiały się tam właśnie pomysły na to, żeby w Polsce rozwijać się konopnie. Przez te całe lata w wielu organizacjach się rozwijaliśmy. Organizujemy Marsz Wyzwolenia Konopi, wolne konopie je organizują. I oficjalnie w tym roku się odbył piękny Marsz Konopi. Organizujemy wiele sympozji naukowych, nawet na uczelniach światowych. Dyskutujemy z różnymi ludźmi. No i przede wszystkim to jakby staramy się tworzyć innowacje w tych konopiach. Jest nas w Polsce, jeżeli chodzi o fachową kadrę, taką, która powiedzmy jest już kilkadziesiąt lat, niewiele osób, ale jest to bardzo inspirująca ekipa. Wielu z nich już ma w tej chwili firmy, które nawet mają znaczenie już, jeżeli chodzi o Europę, więc świetnie się z tymi ludźmi pracuje. My po wszystkich produktach, które tutaj robiliśmy, bądź które staraliśmy się rozwijać, wiele lat temu wniosek padł jeden. Wszyscy chcą mieć najbardziej innowacyjny produkt, jaki można mieć na świecie, ale nikt nie pomyślał w sumie o sprzedaży tych produktów. W tamtych czasach już dość łatwo było się zorientować, jak się trochę człowiek orientował w rynku IT, że bez sprzedaży online, bez e-commerce'u w przyszłości w ogóle nie będzie sprzedaży. Ta sprzedaż taka fizyczna, którą znamy, się ograniczy dość mocno, więc przyszły pomysły, jak stworzyć coś, co jest, to w ogóle na początku nie miało być tylko sklepem. Problem z konopiami polegał na tym, że jest zbyt mała edukacja do dziś, w tamtych czasach już tym bardziej. Nie było tej edukacji, a bez edukacji ludzie nie do końca wiedzą, czym konopie są, bo trudno jest w Polsce szczególnie rozmawiać z pokoleniem starszym na temat konopi w kontekście tego, że to jest roślina, która ratuje życie, która może nas ubierać, żywić. No, zastosowanie jest ponad 50 tysięcy. I wiedzieliśmy, że trzeba zacząć od edukacji, więc najważniejszą częścią była edukacja. Więc wpadając w ogóle na pomysł
Hubbergera, tego, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, hubu całego, który skupia całą branżę konopną. Pomysł był na wielu etapach. Nie tylko, że branża rozdrobniona nie zarabia takich pieniędzy, jak mogłaby zarabiać, kiedy by była w jednym miejscu, kiedy ludzie, którzy szukają artykułów, mogliby wszystko znaleźć też w jednym miejscu. Ale najważniejsze było też to, żeby wyedukować ludzi. Ludzie nie będą przychodzić, nie będą kupować, nie będą się interesować tą rośliną, jeżeli nie będą wyedukowani, jeżeli dalej będą w świecie, który z mediów przez ostatnie lata tylko przekazywał, że marihuana to najgroźniejszy narkotyk świata i że to są narkotyki. Na szczęście właśnie rok temu ONZ uznało, że marihuana nie jest takim narkotykiem, jak ludziom się wydawało. Doszło do w sumie historycznego momentu, bo marihuana swój zły początek zawdzięcza złej ustawie z 1961 roku, kiedy to konsorcja stwierdziły, że żeby ukrócić ten rozwój konopi na świecie, wprowadzą konopię na tak zwaną tabelę czwartą najgroźniejszych narkotyków świata i wiadomo, że od tego momentu zaczyna się czysta prohibicja. Nawet nie trzeba zakazywać, jest koniec, to jest najgroźniejsza roślina świata i trzeba po prostu ścigać za to, wsadzać do więzienia i ona nie może rosnąć. Nie zwracając w ogóle uwagi, że... Aha. O, cenzura. Poszło. Dokładnie. Ktoś... Nie, działa. Przepraszam. No tak, nikt nie zwrócił uwagi, a jednak nikt nie zwrócił uwagi. Baterie. W każdym bądź razie tak to przez lata wyglądało, a ty Maciek chciał coś dodać, więc... Pewnie coś ważnego. Tak, że nikt nie zwrócił nawet uwagi, że przecież tu nie chodziło tylko o THC, tak, tylko ogólnie o konopie, które zostały zakazane i wszelkie inne rzeczy też związane z tym. Znaczy w ogóle nie chodziło o palaczy, to nigdy ale nie chodziło o palaczy. Ale przejdźmy do IT. W każdym bądź razie już kończąc cały ten wywód historyczny, doszliśmy wiele lat temu do wniosku, że jeżeli nie będzie portalu, który po pierwsze pozwoli się rozwijać biznesowi całemu, jeżeli nie będzie edukacji, to nie będzie nic. Tak jakby będziemy ciągle rozproszeni i faktycznie tak się dokładnie stało. Tak to w tej chwili na świecie przebywa, że rynek B2B nie może się ze sobą porozumieć, mimo że internet istnieje, telefony komórkowe i cała reszta. Ja mam pytanie do was. Czy handluje ktoś z was w internecie, że ma swój sklep online i zajmuje się tym profesjonalnie? Dwie osoby, trzy, okej. A kto kupuje cokolwiek w internecie? No właśnie. I to jest w sumie oczywista odpowiedź, ale myślałem, że troszkę więcej was jest, jeżeli chodzi o handlujących. Ja bym chciał tutaj też zapytać, każdy albo dużo z was, wielu z was prowadzi własne przedsiębiorstwa, tak? Czy jest ktoś spoza nieruchomości stricto? Macie zautomatyzowane swoje procesy u siebie w firmach? Czy korzystacie, albo kto korzysta tylko z jednego systemu i mu to w pełni wystarcza? Jedna osoba. A kto by chciał mieć taki system, żeby miał tylko jeden i żeby mu jeden system wystarczał do cyfryzacji całej firmy, tak? No właśnie, to puścimy teraz wam krótki filmik, na czym my opieramy nasz biznes, żebyśmy później mogli rozmawiać konkretnie też o tym, co jest no, kwintesencją naszego biznesu. Dzień dobry, z tej strony Leroy. Dziś nie o muzyce, nie o polityce, a o tym, jak ci pomóc, kiedy założyłeś firmę. A więc otworzyłeś własny biznes i wszystko układa się świetnie. Przyszła pora na rozwój i no, tu zaczynają się schody. Masz coraz więcej zadań do wykonania. Faktury, produkty, magazyny, dostawcy, inwentaryzacja, przedstawiciele handlowi, automatyzacja, klienci, zamówienia, wysyłki, tracking, zdjęcia, e-mail marketing, powiadomienia, kodowanie, import, eksport, wzrosty sprzedaży i... Wszystko zaczyna się sypać. Możesz robić wszystko ręcznie i oszaleć, albo używać wielu programów, poświęcać czas i pieniądze i też oszaleć. A może jest jedno narzędzie, które zautomatyzuje działanie twojej firmy i zwiększy jej wydajność? Poznaj KingUp. Sprzedawaj na wielu kanałach jednocześnie. Zarządzaj wszystkim z jednego narzędzia, korzystaj z najlepszego oprogramowania do synchronizacji w handlu detalicznym i e-commerce. Koordynuj wszystkie procesy biznesowe w jednym systemie. Wystawiaj produkty do sprzedaży we wszystkich kanałach. Z KingUp automatycznie przyjmiesz zamówienia z różnych kanałów sprzedaży.
Zaktualizujesz stany magazynowe, wystawisz faktury, zorganizujesz wysyłkę, zarządzasz zwrotami oraz wszystkimi niezbędnymi procesami i dokumentami. Zyskaj spójny ekosystem dla handlu, pilnujący przepływu towarów, danych finansowych, obiegu dokumentów. Sprzedajesz na Allegro, Amazonie czy eBay? Zintegruj swój sklep z wieloma platformami i automatycznie twórz oferty, generuj faktury, wysyłaj wiadomości. Naliczaj rabaty, ustawiaj promocje, generuj kody QR, używaj aplikacji mobilnej WMS, zarządzaj zamówieniami, przyspiesz proces pakowania, zarządzaj stanami magazynowymi, wysyłaj paczki do klientów, przyjmuj zwroty. Nieważne jakiego rodzaju biznes prowadzisz, nasz system przeznaczony jest zarówno do obsługi B2B, jak i B2C. Sprzedawaj bez błędów, reklamacji i słabych ocen. Uzyskaj pełen wgląd w swoje stany magazynowe i otrzymuj alerty co, kiedy i gdzie kupić. Oszczędzaj czas i pieniądze, eliminując manualne, powtarzalne zadania. Synchronizuj wiele programów i automatyzuj zarządzanie swoją firmą. Nie czekaj, skonfiguruj swój system na kingup.pl i rozwijaj firmę już dziś. Wybierz najlepsze na rynku funkcjonalności dla wsparcia biznesu i umów się na rozmowę strategiczną. KingUp. Lepiej, efektywniej, sprawniej. No właśnie. I wtedy, kiedy myśleliśmy o sprzedaży i o tym, jak to wszystko zebrać w całość, trzeba było zbudować właśnie coś takiego, co zawiaduje całym tym systemem, co pozwala w momentach, kiedy prowadzimy firmę, kiedy prowadzimy kampanię. Jest software, który o wszystko dba. To jest software, który dzięki któremu można zarządzać zarówno w firmie, w której jest jedna, dwie osoby, ale też w dużej firmie, praktycznie wielkości BMW światowego, bo i takie firmy w tej chwili prowadzą rozmowy z nami, jeżeli chodzi o software. Więc program był istotny, żeby stworzyć coś, co stworzy platformę, która działa, która zarządza procesami w firmie, które się dzieją, szczególnie jeżeli firma ma działać globalnie. No tak, przede wszystkim naszą ideą jest zawsze, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, tak? To była zawsze Piotra, tak jako pierwszy miał studio w Polsce, był jeden z pierwszych studio do nagrań w Polsce. Ja też zawsze wychodziłem w biznesie z założenia, że to, co mam pod własną kontrolą i zoptymalizowane, nie generuje mi... Cyfrowe studio, podkreślmy. Cyfrowe, tak, w 96, nie? Jeszcze... W 95 było już cyfrowe. No tak. W 96 miało internet. No tak. Także no jesteśmy tutaj pionierami w każdy w swojej dziedzinie. No i w pewnym momencie połączyliśmy siły, tak? I dzięki systemowi KingUp narodził nam się projekt Hubburgera, tak? Który Piotr już dawno wcześniej miał w głowie. Ja KingUpa robiłem po to, żeby zrobić właśnie marketplace, ale dziwnym trafem dla chińskiej branży oświetlenia, tak? Akurat tak wyszło, że szybko się przebranżowiłem na konopie. Wcale tego nie żałuję, świetna decyzja. Ale sam system jest na tyle elastyczny, że pomaga nam i opiera nam prawie wszystkie nasze biznesy, w sumie wszystkie, tak? Bo czy to jest Leroyal, czy to jest KingUp, czy to były części do BMW, którymi też handlowaliśmy, czy jeszcze jakieś inne biznesy. Cyfryzacja jest w dzisiejszych czasach jeszcze ważniejsza. Nie, tutaj chodziło o KingUpa, to jest specjalnie tak zrobione. A, okej. Okay. I jeżeli chodzi o sam system, no to system zawsze wspiera, tak? Wy też przecież prowadzicie przedsiębiorstwa, tak? Gratuluję panu tam z tyłu, nie wiem jak masz na imię, ale super, że jeden system ci wystarcza, a innych zachęcam do sprawdzenia tego, co jest na rynku, tak? Czy to będzie KingUp, czy jakikolwiek inny system, ważne, żeby był wydajny. To jest dla was najważniejsze, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu, żebyście się mogli skupiać na pracy do przodu, a nie na sprzątaniu tego, co już się wydarzyło, tak? No bo przecież to, co się wydarzyło, na tym już zarobiliśmy i każdy krok administracyjny kosztuje nasz czas, tak? Co przekłada się na pieniądze i na efektywność, tak? Do tego jeden system pozwala spójnie zarządzać danymi i wyciągać odpowiednie wnioski ze statystyk, które możemy tam zbierać, tak? Bo można wtedy sobie z jednego systemu generować statystykę taką, jaką każdy chce. Choćby była najbardziej śmiała albo nieśmiała, ktoś jakieś wnioski z tego potrafi dobrze wyczytać, tak? I to są realne wnioski.
Jako King Up dostaliśmy akurat w tamtym tygodniu fajną nagrodę, to akurat ja ją odbierałem tak wprost przy, wiadomo, Piotrek ze mną, pośrodku moja córa najmłodsza, też zawsze wszechobecna moja asystentka, a dzisiaj nie, ale była już dwa albo trzy razy nawet na eventach w Anglii, jest zadowolona, umie się odnaleźć. Tak, nowych kadr szukamy w rodzinie. Mamy fajne córki, które już dojrzewają i się interesują, więc... No, oczywiście. To chyba nie tylko o pogodę chodzi. No i no, to taka prestiżowa, fajna nagroda, którą się udało uzyskać. Tak, teraz mamy następną nominację do biznesowego forum, ale to nie no, o nagrodach chcieliśmy mówić. No, ogólnie branża zaczyna dostrzegać, że software pracuje, bo obecnie software jest w tej chwili, to nie chodzi o nagrody, tylko o to, żeby ten software jest na tyle dobry, na ile się sprawdza w różnych firmach. I w tej chwili już tak w wielu firmach działa. Ludzie wystawiają nam dobre noty i to nas najbardziej cieszy, że jesteśmy zauważani, że jesteśmy innowacyjni na rynku, że załatwiamy parę rzeczy, które nie istnieją do tej pory, że ułatwiamy tą pracę. Co mnie najbardziej cieszyło, bo lubię robić swoje rzeczy i nie skupiać się na niektórych sprawach, które mnie odciągają i chciałbym jedynie wiedzieć, czy to działa, czy nie działa, jeżeli nie działa, to dlaczego. I przy tylu firmach, przy tylu rzeczach, które robię w życiu, to jest dla mnie istotne, żeby informacja była szybka, żebym nie musiał zbierać parę razy zarządu, jak to miało miejsce wielokrotnie, i dowiedzieć się po paru miesiącach, że coś nie działa, coś, co moglibyśmy zrobić w godzinę. I tego chciałem uniknąć. Stąd ten software, który zarządza dla mnie, gdzie mam wiele rzeczy dziennie do zrobienia w roku. Taki software był bardzo istotny, żebym miał rozeznanie w firmach, w których którymi zarządzam, firma, którym pomagam, że w każdej minucie, każdego dnia wiedział, czy są jakieś problemy, które mogę rozwiązać, a z uwagi na moje wykształcenie no nie chcę się rozwijać, jeżeli chodzi o pewne zagadnienia związane choćby z księgowością, bo od tego są ludzie, mamy najlepszych ludzi, ale chciałbym wiedzieć w danym momencie, że na przykład jest coś, czego nawet księgowość nie wyłapała, co może być istotne. Stąd też staraliśmy się te rozwiązania też wszystkie, żeby były dość przejrzyste. Ludzie, których nawet na testy tutaj dajemy do obsługi oprogramowania, nawet jeżeli nigdy w życiu nie mieli pojęcia, co to jest CRM, nie pracowali na nim, już tym bardziej na innych tych naszych rozwiązaniach, bardzo szybko się wdrażają. Praktycznie od razu wchodzą, dla nich jest to w programie jest wszystko oczywiste, przejrzyste, nie muszą błądzić, bo to było też jedno z zagadnień w ogóle oprogramowania, żeby ono było jak najbardziej intuicyjne, żeby ludzie, którzy do tej pory nie mieli z tym styczności, mogli na nim od razu pracować, dlatego oprogramowanie daje niewiele możliwości, jeżeli chodzi o pomyłkę, bo kolejny, jesteśmy tuż przed kolejnym krokiem, nie możemy wybrać, nie mamy do wyboru wielu rzeczy, które możemy się zastanawiać. Ja mam ostatnio kolegę, który zaczął prowadzić restauracje różne i miał wystawić mi fakturę. I ja pamiętam, siedział, drapał się po głowie, bo nie było pracownicy. I ja mówię, stary, ale powinieneś mieć do wyboru A, B. Jest tam, masz tam, nie mam z 10. I ja wtedy powiedziałem, Jezus, jak można pracować do takiego oprogramowania? Musi być... Zawsze są dwa wyjścia, dwie strony, w które możemy iść. Nie ma co budować. Dlatego software musiał być na maksa intuicyjny. Musiał po prostu ludzie, którzy są amatorami, mieli na niego obsiadać i zaraz software po paru minutach... Software potrzeby u nas. Tak. To jest też następne, że ja zaczynałem ten software robić 12 lat temu dla swoich firm. Tak, miałem wtedy 4 firmy handlowe i no nie byłem w stanie już tego, że tak powiem, ogarnąć przysłowiowo, tak kolokwialnie mówiąc. Było tak nieprzejrzyste, setki maili, Excelów i całej reszty, tak? I pisałem do software house'ów, nawet dużych w Polsce, i to dostałem odpowiedź, że w ogóle, co ja sobie myślę, że stawiam takie żądania i że to w ogóle jest niemożliwe i tak dalej. To sami sobie zrobiliśmy i tyle. Dokładnie. I działa do dzisiaj, a dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy to komercjalizować właśnie na podstawie analizy, że nasi klienci mówili, ale wasz soft jest tak fajny, czemu tego nie sprzedajecie? Tak, do King Up nie powstał z idei, żeby komercjalizować oprogramowanie, tylko z własnej potrzeby, tak? I to jest też, co mogę was zainspirować, że każde jedno rozwiązanie, które ułatwi wam prowadzenie biznesu, jest warte każdych pieniędzy, bo na początku mi też ludzie mówili, że dział IT kosztował więcej niż dział operacyjny w niektórych firmach, ale finalnie się to bardzo opłacało i mamy to, co mamy. Tam pytanie, mamy pytanie jakieś.
Bardzo dobrze. Tutaj większość osób, która siedzi, to bardzo dobrze cyfrę, prawda? Pytanie, ile kosztuje subskrypcja tego programowania Kinga, ile kosztuje konopie? Od 1000 zł miesięcznie w górę, zależy jakie moduły chcesz, a może i kosztować 500 000 w górę, tak? Zależy jaka, jak duża jest firma i tak dalej. To jest naprawdę soft dla wszystkich, szyty na naszą miarę, a że lubimy mieć rzeczy dobrze dopasowane, to można fajnie sobie na tym pracować. Do tego działa jeszcze w 27 językach, tam było chyba w wersji jeszcze 17, albo w ogóle nie było. To też pozwala międzynarodowo na skalę globalną handlować, nie znając języków, na przykład jak chiński, czy wietnamski, japoński i wszystkie inne, które nam są bardzo odległe, żeby je kiedykolwiek się nauczyć. Druga część pytania, ile kosztuje konopie? A to pytanie, które nie ma odpowiedzi. Jak to? Ile kosztuje? Zbyt obszernie powiedziałem to dokładnie, ile kosztuje samochód. Nie. Świetne. No oczywiście nie ma złych pytań. Naprawdę pan może tego nie wiedzieć. Oczywiście to nie jest. To na pewno nie jest żadne śmieszne pytanie, od tego zacznijmy. Bo nie wiadomo, bo to jest pytanie też, które jest dość obszerne, bo SUS sprzedajemy oczywiście na kilogramy, na gramy, natomiast są ekstrakty, które sprzedajemy też na mililitry i możliwości dzisiaj technologicznych pozyskiwania i ekstrahowania konopi, przyjmowania ich jest całe mnóstwo i dzisiaj wiele wycinają nas powoli. Tak, i dlatego to ja puszczę, zanim na to pytanie jeszcze odpowiemy. Organizator mówi, wasz czas się kończy. Tak, zanim na to pytanie odpowiemy, to puszczę jeszcze jeden filmik, tak, bo teraz rozmawialiśmy ogólnie o Kingapie, skąd w ogóle nasze pomysły na cyfryzację, tak, a dzięki temu, że mamy takie zaplecze technologiczne i wymyśliliśmy sobie obydwoje podobne rzeczy. Obydwaj, przepraszam. Kurczę, no mieszkałem 27 lat w Niemczech, sorry, ja czasami się nie wszystko skończyłem. Ile? 6,5 klasy podstawówki. Resztę w Niemczech, żeby nie było. Let's grow together. Dołącz do nas i bądź częścią globalnej rewolucji konopnej. Hubburger rozwiązuje problemy i oferuje nowoczesne narzędzia dla branży konopnej, wartej 104 miliardy dolarów. Hubburger daje gwarancję niezależności dla każdego użytkownika. To pierwszy i jedyny globalny ekosystem marketplace na rynku konopnym, wykorzystujący w pełni zautomatyzowany i zdecentralizowany system, umożliwiający reklamę bez żadnych ograniczeń. Kilka źródeł dystrybucji przyczynia się do wzrostu sprzedaży i zysku. Łączymy biznes z edukacją, przekazując informacje w oparciu o wiarygodne źródła. Hubburger skupia wszystkich kupujących i sprzedających w jednym miejscu, scalając rozproszony rynek B2B oraz B2C. Hubburger daje swobodę poprzez niezależny system finansowy oparty na blockchain. Wszyscy sprzedający oferują swoje produkty na marketplace, e-commerce, automatach sprzedażowych oraz sklepach franczyzowych. Każdy z kanałów sprzedaży generuje prowizję dla Hubburger. Korzystając z dodatkowych usług w Hubburger.com zarabiamy jeszcze więcej. Będziemy skalować nasz globalny biznes z naciskiem na e-commerce, który nie zna granic. Jesteśmy największym konopnym marketplace z największą zdywersyfikowaną siecią dystrybucji na świecie. Jesteśmy dla Ciebie dostosowani do potrzeb rynku. Razem tworzymy przyszłość. Zainwestuj w Hubburger.com, pierwszy i jedyny globalny, w pełni zautomatyzowany ekosystem sprzedażowy dla branży konopnej. No to tak pobieżnie pokazuje, czym jest hub, że oprócz tego, że ma skupiać cały rynek B2B i B2C, dużą częścią jego jest edukacja. Chcemy, żeby ktokolwiek, nawet przypadkowy, kto kupuje prezent komuś, nie wiem, koszulkę z liściem konopi, kubek, chce mu zrobić prezent, wychodził z tego portalu bogatszy o wiedzę o konopiach. On ma edukować. Po to są też nawet vending maszyny, które się pojawiają, coraz więcej jest w Polsce w tej chwili na sam początek. One będą w pełni
aktywne na ludzi, chcemy, żeby były trochę bardziej uczłowieczone, więc ludzie, którzy będą przechodzili koło ulicy, którzy nawet dotkną, dowiedzą się wielu ciekawostek prawdziwych na temat konopi. Chcemy edukować poprzez portal, stąd też mamy telewizję, która lifestyle'ową o konopiach będzie nadawać 24 na dobę. Ten rodzaj telewizji już dane mi było testować przez kilka lat w Parku Technologicznym w Oliwie parę lat temu. Z tego złożyłem nawet ciekawy raport na temat telewizji streamowej wiele lat temu. Chcemy otwierać stacje na każdym kontynencie z czasem, żeby miejscowi rolnicy, miejscowi wytwórcy mogli się pojawiać w studio, mogli robić swoje materiały na co dzień i przekazywać innym rolnikom, innym przedsiębiorcom, którzy na całym świecie danego dnia mają włączony ten program. Nie ma w tej chwili na świecie takiej lifestyle'owej telewizji, która by poruszała temat konopi, skupiała całe środowisko, które interesuje się konopiami. Przypomnę, że dzisiaj to są bardzo spore cyfry, jeżeli chodzi o ludzi, którzy się interesują tą branżą, którzy inwestują. Dzisiaj cały tak naprawdę show biznes, duża część show biznesu promuje dzięki temu, że w wielu krajach już postępuje legalizacja, w tym w Europie. Chcemy być po prostu taką telewizją, ale przede wszystkim kanałem, hubem, który łączy cały świat konopny, zarówno na poziomie biznesowym, jak i poziomie lifestyle'owym, kiedy ludzie sobie wrzucają telewizję każdego dnia, bo chcą się dowiedzieć, co się dzieje w świecie konopnym, jaka jest nowa muzyka, bo on będzie też zawierał, promował muzykę światową, jeżeli chodzi o telewizję szczególnie. Do tego mamy mocno rozbudowany dział edukacji, gdzie wszyscy mogą wykupić, jak to w telewizjach nowej generacji typu Netflix, materiały, które edukują i na temat bycia przedsiębiorcą, inwestycji w konopiach, na temat rolnicze, jeżeli ktoś chce się rozwijać i uprawiać konopie na poziomie, nie wiem, przemysłowym bądź jakimś takim mniejszym, regionalnym, więc terapeutów. Terapeutów, skupiamy terapeutów, lekarzy, bardzo duży rynek medyczny. Hub przede wszystkim ma działy, pomijając to, że jest w 27 językach, ma działy, które odpowiadają choćby za sztukę. Chcemy też promować dzieła sztuki, ludzi, którzy wokół tej kultury się poruszają. Chcemy, żeby dla nich ten portal był na tyle atrakcyjny, żeby opłacało się na przykład sztukę na tym oferować, która nie przynosi, powiedzmy, jakichś tam szczególnych, nie wiemy, ile obrazów ktoś jest w stanie sprzedać, więc wiadomo, że nie może płacić takiego samego abonamentu jak ktoś, kto sprzedaje różne produkty każdego dnia, więc jesteśmy otwarci na różne grupy, chcemy skupić naprawdę cały rynek konopny w jednym miejscu, co powoli już nam się udaje, ten proces nie jest łatwy, dużo prościej jest pozyskać tak naprawdę dzisiaj firmy konopne z całego świata, bo raczej widzą potencjał i to, jak możemy wyskalować ten biznes, pomijając to, że pierwszy raz na świecie każda z tych firm, a ja siebie uważam też jako przede wszystkim klienta, będziemy wiedzieli, jak możemy skalować swój biznes. Do tej pory wróżymy z fusów, nawet ta organizacja, która organizowała te dwa dni teraz, co byliśmy w Londynie na tych konferencjach, Prohibition Partners, trochę wróży z fusów, bo tylko taki portal, który obsługuje cały rynek konopny światowy, może tak naprawdę być big data, który może pokazać wszystkim ludziom, którzy chcą wchodzić w ten biznes, chcą się rozwijać, jakie możliwości to daje, jak się mogą skalować. Więc ten portal przede wszystkim ma pomóc całej branży, ma być niezależny. Dzisiaj ktokolwiek z nas nie sprzedaje produktów konopnych, nawet jeżeli chodzi o edukację, chcemy edukować, jesteśmy bardzo często zakazywani. Dzisiaj, mimo że nie szerzymy czegoś nielegalnego, to są legalne interesy, dalej algorytmy, te wszystkie, które są w Google czy gdzieś, dalej banują firmy w bardzo dziwny sposób, wiadomo, że nie wszystkie firmy. I nie na każdym poziomie. Dlatego też ten portal jest potrzebny całej branży po to, żeby wreszcie być wolnym. To jest trochę taki świat równoległy dla konopi. W nim możemy się rozwijać, oferować reklamy, jakie chcemy przez rozproszony system tutaj tych serwerów. Też jesteśmy wszyscy bezpieczni. Zaplecze, które mamy prawne, które już przygotowaliśmy, na które wydaliśmy pierwsze środki tak duże, zabezpiecza to, żeby nikt nie pomyślał, że to jest jakiś nowy pomysł Escobara na to, żeby narkotykami handlować. Broń Boże, strona ta prawna przede wszystkim była od razu zabezpieczona. To, żebyśmy mogli wszyscy czuć się bezpiecznie, jednocześnie reklamować się, sprzedawać, promować. Telewizja jest świetnym też źródłem do promocji, gdzie będziemy mogli sprzedawać właśnie informacje na temat różnych innowacji, które są, reklamy firm. Tu nic nie będzie zakazane. No, oczywiście, jeżeli się mieści, oczywiście
w jakichś ramach społecznie przyjętych, takich, że nikt nie narusza niczyjej wolności. Także to będzie pierwszy, już jest w tej chwili w sumie taki świat równoległy dla konopi. To jest ważne miejsce dla inwestorów. Bardzo często inwestujemy w różne konopne, szukamy pomysłów, szukamy firm, dlatego też w naszej ofercie, w całym holdingu pojawiają się nowe działy, nowe firmy, bo inwestujemy w nowe rzeczy. Dla inwestorów idealne źródło informacji. Codziennie rano wchodząc na taki portal, który pokazuje, jak się skaluje biznes, jakie produkty na świecie w różnych grupach wiekowych, ale też w różnych częściach świata mają największą sprzedaż, czy jakie firmy najświetniej się rozwijają, to dla inwestorów jest żyła złota. Wchodzisz codziennie i praktycznie wiesz, jak się rynek rozwija, jakie ma możliwości, jakie firmy mogą się małe wypromować. Do tej pory to nie było możliwe. Tak naprawdę portal najbardziej pomaga małym i średnim firmom. Ja dlatego też robiłem, kolegom moim tłumaczyłem, którzy robią niesamowite na przykład fajki wodne, bonga, które w Stanach już, jeżeli są dobrze robione, potrafią kosztować parę tysięcy euro za sztukę. Chłopaki z Polski, jest dwie firmy, które robią światowej klasy, mają własną hutę, wytwarzają świetne bonga, ale są regionalni. Oni nie wyłaniają się nawet na cały kraj, głównie południe Polski. Wchodząc na ten portal w jedną dobę, ci moi koledzy są dostępni pod każdą szerokością geograficzną. Mała firma staje się firmą globalną w jedno kliknięcie. I to jest największy, w ogóle jeden z największych plusów w ogóle tego portalu. Małe i średnie firmy nagle mogą oferować swoje produkty wszędzie. Każdemu, kto jest w LA, do tej pory mógł mieć tylko ograniczenie do produktów, które widział w LA i w Stanach. W tym momencie ma bardzo szeroką gamę tych produktów. Dzięki temu konkurencyjność wzrośnie, ceny się poprawią. Portal jest źródłem tego, żeby wreszcie ten rynek skupić i jednocześnie pomóc wszystkim, bo to jest pomoc zarówno do skalowania się dla firm, które tutaj są, jest świetnym źródłem dla klientów. Zacząłem mówić od tego, że w sumie firmy to nie jest problem. Problemem jest dotarcie do klientów. Najwięcej pieniędzy na promocję będziemy musieli przeznaczyć do ludzi takich jak ja, którzy codziennie się przemieszczają na jakiejś ulicy w jakimś mieście, w jakimś kraju. Kupują często takie produkty albo czasem kupują swoim znajomym, bo oni się tym interesują. I do tej pory grzebaliśmy w śmieciach. Ten portal wreszcie tę sprawę unormuje. Musimy im powiedzieć, że nigdy więcej już nie muszą szukać na różnych portalach, interesować się tym, tylko znajdą jedno miejsce, w którym znajdą wszystko, a jednocześnie będą wiedzieć, który z tych produktów jest tańszy, lepszy. Więc tak naprawdę to powstaje nowa rzeczywistość w świecie konopnym, która wydaje, nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, pomoże wielu ludziom w wielu informacjach, jeżeli chodzi o cyfry, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o inwestowanie. Możliwości jest tak dużo, że jak rozmawialiśmy z jednym z naszych inwestorów, dość znany taki na giełdzie, inwestuje, ostatnio też znowu głośno o nim jest, bo stworzyli ciekawy taki projekt. On powiedział, że to jest genialne, bo to się skaluje w nieskończoność. No i trochę ma rację. Oczywiście to jest trochę przesada, no bo ten rynek konopny gdzieś ten sufit będzie miał za, nie wiem, 20-30 lat, bo to dopiero raczkuje. Ale za 10-20 lat on się przesyci na całym świecie, kiedy już te wszystkie unormowania wejdą w państwa i gdzieś on będzie miał tam jakiś finisz. Natomiast no skalowanie jest niesamowite. To zresztą nam towarzyszyło, kiedy budowaliśmy pierwszy raz pierwszy swój biznesplan z tym związany, kiedy zaczęliśmy obserwować rynek, obserwować te cyfry na samym początku. No to czasem myśleliśmy, że się pomyliliśmy. Wzięliśmy panią niezależną z korporacji, która zajmowała się właśnie ocenianiem ryzyka, ocenianiem potencjału firm z takiej bardzo znanej firmy międzynarodowej i sama do nas powiedziała, że dwa razy czy trzy razy sprawdzała całe to, co wyliczyła, bo mówiła, że to jest niemożliwe. Cyfry wychodzą faktycznie duże, ale to jest tak, jak mówić na samym początku, kiedy paliwa startowały, nie wiem, rynki. Co prawda paliwo może się skończyć, konopie można siać dwa razy w roku, choćby nawet w Polsce i dalej się rozwijać, więc to jest jeszcze lepiej. Niesamowite czasy. Dobra, mnie już tutaj stuka, ja mógłbym o konopiach wiecznie gadać. Mamy pytanie też. Szybkie pytanie, panie Piotrze, panie Macieju. Zastanawia mnie najbardziej temat 29 języków. To nie jest Google taki, to żebym powiedział, nie. Jeżeli... Tak. Zastanawiam się, w jaki sposób połączycie w kilku krajach tych wszystkich ludzi, którzy będą z wami współpracować i jak umożliwicie im kontakt pomiędzy sobą. W jaki sposób? Ojej, to jest... Proste. Bardzo proste. Już dużo z tych rozwiązań mamy. A jak robi to eBay czy Amazon? Macie Amazon UK, możecie kupować poprzez Amazona UK na Amazonie.de, tak? Wiadomo, wchodzi cło i cała reszta
rachubę, że tak powiem, tak, że trzeba to odlić teraz po Brexicie. A u nas system jest przetłumaczony i jest pod jedną domeną, tak, co jeszcze bardziej ułatwia całą tą komunikację. I na zasadzie wyboru kraju dostawy przy rejestracji jesteś w stanie oglądać tylko te oferty, tak, jest automatyczny filtr nałożony, oglądasz tylko te oferty, które są dostępne dla ciebie na wysyłkę, tak, czyli jeżeli na przykład w Kalifornii jest legalna trawa przysłowiowa, tak, czyli marihuana jest legalna, ale do Polski jej nie można wysłać jeszcze, tak, no to możesz ją ewentualnie zobaczyć, jak sobie przefiltrujesz i wiedzieć, że tam jest, tak, także to działa też edukacyjnie, tak, do działu edukacyjnego chciałbym jeszcze dodać, że udało nam się zakontraktować, tak, dwie wspaniałe osoby z Polski, jedną Alicję Skrzypczak, która była prezesem Mardoka, to jest wydawnictwo, które wydawało między innymi CKM i Playboya, plus jeszcze kilka innych portali online. Jest u nas w teamie w zarządzie, jeżeli chodzi o media, i Hannę Wolską, która była 15 lat redaktorem naczelnym Kosmopolitan, tak, no plus jeszcze dwie gwiazdy marketingu. Jeszcze nie mamy umowy klepniętej, to nie będziemy pisać, ale mamy naprawdę wspaniały team, który z nami to zrobi i porządny plan, żeby z tym wychodzić na rynek, tak? A jeszcze teraz... Proszę, jak wygląda komunikacja między sprzedającym a kupującym? Komunikacja. Rozwiązanie systemowe jest u nas takie, że jeżeli ja kliknę po polsku kup, to po chińsku u Chińczyka, jeżeli kupują u niego, wyjdzie to zamówienie w języku chińskim, tak? System jest spójny... To są czaty i są spredefiniowane odpowiedzi, które będziemy podłączać. Mamy niemieckiego dostawcę językowego, tak, bo samemu nie będziemy tego robić. Pracują bardzo dobrze na AI, duże korporacje już używają ich wtyczek i to mamy podłączone, co pozwala nawet nawet nie przy samej komunikacji, tylko nawet przy opisie produktu, tak, bo od tego trzeba zacząć, że produkt musimy wystawić, tak? Ja go nie mogę wystawić tylko po polsku, on musi być widoczny we wszystkich 27 językach. I jeżeli mamy taki produkt z długim tytułem, wypełniam jakikolwiek język, tak? I klikam sobie na tłumaczenie i poprzez sztuczną inteligencję dostajemy tłumaczenia on spot, czyli my nie musimy ich ani kopiować, ani wklejać, popełniać błędów, że nagle chiński wkleiłem w koreański i tak dalej. I tak samo będzie działało na naszym komunikatorze, tak? A przez następne dwa lata na pewno bardzo dużo w tych językowych sztucznych inteligencjach będzie się działo, bo one nie są jeszcze tak perfekcyjnie dopracowane. Nie. Ja powiem więcej. Nie, ale my nie jesteśmy od tego, żeby kontrolować. My nie od tego jesteśmy. To robi eBay, Amazon, niech oni robią. Tak, nie, to my... Weź sobie tam ten mikrofon, a daj mi ten. My pobieramy ewentualnie prowizję, znaczy nie ewentualnie, tak, tylko prawie we wszystkich działach pobieramy prowizję 3,6%. Ona jest na tyle mała, że naszym sprzedawcom i kupującym nie będzie chciało się nas omijać, tak? To nie jest tak jak Amazon, że bierzesz 20 albo 30%. Gdzie 20-30 na Amazon? No zależy jaka kategoria, tak? I wtedy powiedzmy, że sprzedającemu się opłaca omijać system, tak? A my idziemy na skalę, my nie idziemy na to, żeby ludziom utrudniać życie. Ja sam handlowałem 20 lat w necie i zrobiłem na tym setki milionów, tak? I to widać w KRS-ach. Spółki były bardzo dochodowe, dzięki temu właśnie powstał KingUp, albo dlatego powstał KingUp, tak? I zawsze mnie to też bardzo drażniło, że dlaczego są te prowizje takie wysokie, jeżeli masz marżę 20%, tak? A 20% chce zabrać Amazon, biznes jest nieopłacalny, ale dzięki 20%, jak pójdziesz w odpowiednią skalę, możesz zarobić naprawdę bardzo duże pieniądze, tak? Ale oddaj z tego jakąś tam niedużą część i wtedy każdy będzie zadowolony i to jest nasze podejście do biznesu, tak? Win-win. To jest tylko tak da radę robić biznesy długofalowo. Ja tylko wetnę się tutaj też, tak jak mówię, wielokrotnie podkreślam, że jestem przede wszystkim klientem. Nigdy nie stawiam siebie w takiej perspektywie jako szefa, tylko robię rzeczy z pasji i przede wszystkim robię rzeczy takie, które uprzyjemniają i poprawiają mnie jako klientowi życie. I zadaniem w ogóle naszym było też to, żeby ludzie, którzy będą wrzucali tam towary, wszystkie te firmy, a dużo z nich znam, właścicieli, bo lata całe rozwijamy te firmy na całym świecie, żeby oni rozumieli ideę tego, że tylko wspólnie możemy sobie pomóc. Mamy 5 minut. Stąd ta idea tych niskich procentów, że zrozumieli, że my będziemy mieli tak samo dobrze jak oni tylko wtedy,
kiedy im będzie dobrze. Czyli skala powoduje, czyli wspólne zaufanie, wspólna wiara w to, że możemy stworzyć system, który działa, bo albo tak, albo w ogóle. Ludzie muszą zrozumieć, że w kupie zarabiamy pieniądze większe niż normalnie, bo się skalujemy, klienci wiedzą, gdzie przyjść, nie musimy ich szukać. I to jest pokazane, że nie chcemy zarabiać, skoczyć na kasę, tylko chcemy, żeby nam zaufano, jednocześnie my ufamy im, że to jest wspólna wiara. Przy małych oprocentowaniach wiemy właśnie to, co Maciej powiedział, że nie będzie im się opłacało chodzić do innych. Mają wszystkich na miejscu, płacą bardzo mało pieniędzy, mogą sobie wybierać różne rodzaje tych swoich abonamentów, jak już więcej zarabiają. Jest to przystosowane pod ludzi, pod wiarę w ludzi, jest budowane jako wspólna, nie powiem komunale, wspólna zależność finansowa też, taka, że wszyscy ufając sobie budujemy to wszystko. Zarobimy tak dużo, jak bardzo będziemy razem sobie ufać. I tylko taka, w tym środowisku, w którym ja jestem konopnym, w którym się wychowuję prawie od dzieciaka, taka wiara jest bardzo istotna. Dla mnie jako wytwórcy, że nie widzę kolejnego jakiegoś kolesia, co na mnie chce robić jakieś pieniądze. My dajemy bezpieczną strefę, bezpieczną finansowo, a jednocześnie bardzo dużo możliwości rozwoju. Wszystko zależy tylko od pomysłowości, kreatywności tego, kto to produkuje, od jego... Dotarcie klienta będzie miał już na miejscu z czasem, bo my za to będziemy płacić, my reklamujemy, my prowadzimy marketing. Mało tego, ja jako przyjąć. Portal możemy się reklamować oficjalnie, bo żadna konopna firma prawie nie może się reklamować, bo ciągle są zabanowani. Jako marketplace i ekosystem możemy prowadzić kampanie reklamowe, możemy robić wiele różnych rzeczy, jeżeli chodzi o outdoor. Także dobra, już powiedziałem. Daj mi ten. No, ale to za chwilkę, teraz mamy jeszcze o tokenomii, za możemy chwilę, jak rozmawiać. Wystarczy pytania czasu, będziemy jest networking, zaraz. Jest wszystko, nie będziemy. Powiedz, co masz trzymać. Powiedzieć. Ta, ja bym chciał jeszcze przejść, bo tu jesteśmy ogólnie tak, inwestycje w kryzysie. No, krypto, jak wiecie, jaka jest sytuacja, no to wszyscy wiedzą, tak, no bo sytuacja jest dla niektórych nieciekawa, dla niektórych dalej ciekawa, zależy kto kiedy kupił i czy kiedy sprzedał, albo czy ma zamiar już sprzedawać, czy będzie jeszcze trzymał. Ale o tym nie będziemy debatować, tak? My opieramy nasz biznes i naszą tokenizację firmy, którą teraz tak naprawdę robimy. Ten dokument cały jest do ściągnięcia u nas na stronie, jest w niezmienionej wersji na hubburger.com, jest wersja angielska i polska, jakby ktoś chciał. Także ze zdjęć niewiele wyczytacie, a dokument cały w PDF-ie można sobie ściągnąć i można nas z tego rozliczać, co tam jest napisane, bo po to tu jesteśmy. Jeżeli chodzi o samą tokenizację, tak, ja zawsze wychodziłem z założenia, nie lubię sprzedawać wizji, Piotr też nie, tak, my najpierw robimy coś fajnego i później idziemy z tym ewentualnie do inwestorów, tak, jest to w ogóle druga nasza emisja przy tych wszystkich biznesach. W KingUpie, KingUp się finansował sam z własnych środków, Leroyal. W tamtym roku zrobiliśmy emisję, zebraliśmy 3,5 miliona złotych. Leroyal ma się dobrze. Mogłoby być lepiej, ale sytuacja na Ukrainie nam nie ułatwia wszystkiego, ale jest dobrze. Zresztą tam jest jeden z naszych inwestorów, Tomek z tyłu, od samego początku można powiedzieć. Tak też nawiązaliśmy fajne koleżeństwo i się widujemy co jakiś czas. Nasze biznesy są realne i pod to szukamy już na środków na marketing, tak? Nie szukamy środków na rozwój, bo rozwijaliśmy to już dawno, dawno temu. Tradycyjny model inwestowania w krypto jest przeważnie oparty na samych tokenach, tak? My zmieniliśmy to całkiem, no, uszyliśmy sobie tokenomię na miarę i wystartujemy w tym miesiącu z naszymi kolekcjami NFT, które będą odzwierciedlały konkretne wartości, czyli nie będą to tak dla niektórych, kolokwialnie mówiąc, przysłowiowe małpki i obrazki, tak, tylko NFT-ki, które oczywiście będą zobrazowane, jak jeszcze nie powiemy, będą odzwierciedlały realne wartości, tak, i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby to, co wcześniej mówiliśmy, win-win, tak, że chcemy dać szansę naszym inwestorom, tym, którzy kupią NFT-ki, żeby mieli z tego też realne korzyści, tak? I nie będę tu wchodził dokładnie, jakie korzyści są w jakich NFT-kach, bo nam czasu nie starczy do jutra. Mamy na pewno w seedzie 420 NFT-ków do sprzedania. Większość z nich już jest zajęte, może nawet wszystko, bo listy, mimo że jeszcze marketingu prawie nie robiliśmy, oprócz kilku prelekcji na tem, no to listy są pełne. I to czas? Mów.
Tak, 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 no mówię, mówię, to tak łatwo nie macie. Tak. Mamy 420 NFT-ków seed, tak, to będą takie bardzo elitarne, każdy będzie kosztował 5000 dolarów, czy kosztuje, bo już sprzedaliśmy ich sporo. Jeżeli chodzi o następną kolekcję, to będzie kolekcja Legalize, która będzie umożliwiała dalsze działania marketingowe. Wersja Hill jest, kolekcja Hill jest bardzo ciekawą kolekcją, bo to już jest inwestycja stricto w pola medycznej marihuany, w uprawy medycznej marihuany. Tak? Medyczne marihuany nie uprawia się na polach, tylko uprawia się ją w indoorze, w bardzo kontrolowanych warunkach, jak leki. No to są leki. Do tego opcja, kolekcja Buy będzie odzwierciedlała jedną maszynę wendingową, tak? I w Hillu i w Baju nie mamy tutaj jakichś limitów. Uprawiać można konopi dużo. Myślę, że jesteśmy w stanie sprzedać tonę w tygodniu tylko w Polsce, jeżeli nasi lekarze nadążą wystawiać recepty. Tak? Z tony na czysto zostaje około 15-16 milionów złotych, tak już policzone po nie wiem jakich maksymalnych kosztach. Tu mamy zestawienie użytkowności różnych tokenów, tak? Przede wszystkim inwestycje. Inwestycje w krypto zawsze mają to do siebie, że ktoś, kto wejdzie w fazie seedowej, tak? W fazie pierwszej, no nie znam projektu, żeby jak sprzeda, żeby to w odpowiednim momencie, żeby stracił, tak? I przy naszym portalu będziemy mieli Launchpada. Launchpad, nie wiem czy wszyscy są biegli w krypto, to jest taki acelator, agregator projektów konopnych, które będziemy my jako fachowcy nominować do tego, że będą mogli się kontaktować z naszymi inwestorami, których też będziemy zrzeszać, tak? A żeby mieć klucz do tego Launchpada, no to każdy będzie musiał mieć albo jednego NFT seed, albo z kolekcję następnych NFT-ków, z których będziemy robić VIP-y. To nie jest tak ważne. Dodatkowo przy zakupie NFT-ka mamy możliwość zainwestowania czy zakupu następnego, tak? Czyli wykupujemy sobie tak jakby miejsce w kolejce, ze względu na to, że my nie idziemy po nie wiadomo ile środków i te ilości tych NFT-ków i tokenów są ograniczone do sprzedania, no to dla każdego, kto będzie w przyszłości chciał sobie zainwestować albo kupić naszego NFT-ka, będzie musiał to zrobić albo na rynku wtórnym, po cenie nie wiemy jakiej, raczej będzie drożej, wątpię, żeby było taniej, ale też się może zdarzyć, nie wiemy co się będzie działo. Na rynku rynki są nieprzewidywalne i tylko rynek to potrafi zweryfikować. Tu mamy cyfry, jakie są do alokacji. Tak? Jeżeli ktoś kupi NFT seed i legalize, będzie miał możliwość kupienia za trzykrotną kwotę NFT Hill, tego właśnie z medycznej marihuany, który będzie generował najwięcej zysków. Tak? NFT-ki też, nie wiem jak biegli jesteście w krypto, ale NFT-ki będziemy za nasze zyski wypracowane też skupować z rynku wtórnego i je palić. Tak? Nie znam drugiego takiego projektu, żeby coś takiego zrobił, ale to jest to robione po to, żeby była deflacja, a nie inflacja. Tak? Rządy drukują pieniądze bez pokrycia. My te NFT-ki, mimo że będą większe przychody i większe zyski, będziemy z rynku zabierać, tak. Żeby podaż była mniejsza, popyt coraz to większy. Dodatkowo nasze tokeny będą odzwierciedlały też realne udziały w firmie, tak? Między wszystkich tokenariuszy oddajemy 20% naszej firmy i to nie tak jak było na początku zakładane, że to będą tylko zyski, tylko to będą normalnie albo akcje, albo udziały. Na to jeszcze nie mamy rozwiązania prawnego, to w ciągu roku na pewno się odbędzie, ale będzie już w kontraktach zapisane, że coś takiego będzie. W jakiej dokładnie formie prawnej to będziemy przedstawiać, jak wejdą następne regulacje, na które też wszyscy z branży krypto i ogólnie czekamy. Z rynków finansowych są bardzo ciekawi i czekają. Launchpad jest takim najważniejszym elementem, gdzie będzie można dodatkowo zarabiać. Tak, sam portal w sobie już jest genialny, tak, ale my dajemy jeszcze dodatkowo następne odnogi, mimo że portal ma 10 różnych odnóg biznesowych, dodajemy jeszcze następne odnogi, bo rynek krypto rządzi się jednak swoimi prawami i też chcemy tutaj dać win-win, żeby każdy mógł wykorzystać.
Tokenami będzie można płacić, będą specjalne oferty dla naszych sprzedawców. Tak, każdy, kto będzie miał tokeny lub NFT-ki, będzie w specjalnym panelu, gdzie sprzedawcy będą chcieli na przykład rozdać, nie wiem, 1000 olejków albo sprzedać je po, nie wiem, za 0,1 ceny, bo jest to jakaś wersja próbna. Za to każdy będzie mógł oddać feedback i mieć realny wpływ też na rozwój tych produktów. Także będziemy tworzyć takie nasze community hubowo krypto. Tak samo szkolenia, o których Piotr już wcześniej wspominał, też będziemy mieli dział szkoleń krypto i to będą takie edukacyjne, no bo wiele osób nie wie, jak zacząć handlować i tak dalej. Szczególnie tak dalej. Z branży konopnej. Także tu też będziemy się uśmiechać do organizatorów. Dostaniecie też swoje miejsce u nas, tak jak my u was, żebyśmy nawzajem mogli pomagać, ludzi edukować i pomagać. Tak? I wiele rzeczy tam u nas będzie darmowych, po to, żeby generować ruch na stronie, a jak będzie ruch, to sprzedaż będzie szła, tak, bo umówmy się, że konwersja statystycznie jest między 1-2%, tak, czyli ze 100 osób, które wejdzie, 1-2 osoby coś kupią, z tego będziemy mieli prowizję, a przy okazji będziemy mogli sprzedawać też nasze reklamy. Mówię to dlatego, bo jeżeli jest ktoś zainteresowany w zakup takiego NFT-ka, no to też chcę wiedzieć, jak my będziemy tutaj zarabiać, tak. Przede wszystkim nacisk na e-commerce, na no limit skalowania, bo nie ma tutaj skalowania. Sklepy franczyzowe też, mamy tutaj już w Anglii jednego chętnego, który całą północną Anglię by chciał przejąć. W Polsce już chyba nawet kilka sklepów jest. To się dzieje wszystko tak szybko, że nawet sami nie zbieramy aż tyle danych co chwilę na tym etapie, co się dzieje, jak szybko to się rozwija, ale idzie w bardzo dobrym kierunku. Co tutaj mamy? Tu mamy jeszcze same tokeny utility, które też będzie można nabyć za rok czasu i to one właśnie będą odzwierciedlały później po zamianie na tokeny security realne udziały w firmie, tak? Lub będzie je można alokować sobie w launchpadzie albo po prostu sobie nimi handlować, tak jak akcjami. To jest też do ściągnięcia, te cyfry nie będę tutaj tłumaczył, bo to i tak nikt nie zapamięta. Tu jest zależność tokenów, tak? Nad tym spędzę jeszcze chwilkę. Nasza kolekcja jest jedna od drugiej jest zależna, tak? To jest bardzo ważne, żeby nie było tak zwanych zrzutek, albo żeby takie zrzutki taką maksymalną i szybką podaż wyeliminować lub w miarę ograniczać, tak? No jeżeli tokeny i NFT-ki mają odpowiednią wartość, to nikt nie ma zamiaru ich sprzedawać, tak? Jeżeli są kluczem do launchpada, po co sprzedawać, tak? Jeżeli są kluczem do następnej alokacji, na której też można zarobić, to też nie ma sensu tego sprzedawać, tak? A przede wszystkim ilość tych tokenów i NFT-ków jest dosyć dobrze policzona ze względu na to, że podaż zawsze musi być mniejsza, żebyście wy jako tokenariusze mogli sobie na tym zarobić, tak? To jest nasza idea. My zbieramy fundusze na to, żeby ruszyć z portalem naprawdę z grubego kopyta, że tak powiem, dosłownie, tak? I żeby sfinalizować uprawy medyczne, marihuany i wszystkie nasze przedsięwzięcia łącznie w hubie. I to jest dla nas najważniejsze, a wszyscy, którzy sobie kupią, ja życzę każdemu, żeby zarobił razy 100, razy 200, tak? Czy tak będzie, nie wiemy, ale kupując teraz na takim dołku, myślę, że to jest nawet całkiem prawdopodobne, żeby coś takiego miało miejsce. Myślałem, że to pytanie. Co jeszcze mamy? Wszystko? Tak, to już prawie wszystko, tak. Mamy tutaj na zielono widzicie w drugim rzędzie tak NFT Seed, Legalize, Heal i NFT Buy. To są od Legalize do Buy'a jest jedna kolekcja i z tego będzie tworzony NFT VIP, zachowując wszelkie właściwości wcześniejszych NFT-ków, a NFT VIP będzie miał właśnie możliwość priorytetowego wejścia do launchpada, tak, i to będzie typowo konopny launchpad, czyli większość projektów będzie tam konopnych. Ale już się do nas odezwała jedna firma z Bliskiego Wschodu, chcą zebrać 80 milionów dolarów na flotę statków, uzupełnić, bo cargo się bardzo dobrze rozwija. Tak, tutaj mamy, jeszcze raz to już było pokazywane, tu mamy jeszcze to, co do teraz zrobiliśmy w branży konopnej. Mamy świetne olejki, zresztą
Tomek ma tutaj też, jakby ktoś chciał zakupić i spróbować, to Tomek ma je też ze sobą. Mamy produkty spożywcze, mamy białka, mamy nasiona, mamy ziarna konopne, susze dobre, tak, suszę akurat w Anglii na tą chwilę jeszcze nie można mieć, szukamy rozwiązania prawnego. To nie znaczy, że go nie ma. No i to by było w sumie na tyle. A tutaj jest bezpośrednio kod QR do naszej strony i dane kontaktowe, działa WhatsApp, działa Telegram, maile i cała reszta. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze Sebastian, pytanie jakieś? Dziękuję bardzo. Nie działa, nie? Nie działa, nie? Ja mam takie szybkie pytanie. Ile ogólnie będziecie przekazywać? Jaki procent zysku będzie przekazywany dla akcjonariuszy? 20% z zysku całego holdingu, tak? Czyli ze wszystkiego, tak? Tam będzie wszystko, co będzie związane z konopiami, oprócz Liroyala, tak? Bo to już jest spółka, która jest osobnym bytem. Wszystkie inne projekty będą szły tutaj jako hamburger, tak? To nie będzie tak, że my sobie za miesiąc wymyślimy coś innego, konopnego i będziemy sobie robić osobny projekt. Nie, to będzie szło wszystko przez hamburgera, tak? My oddajemy, we dwoje jesteśmy właścicielami, tak? Czyli oddajemy, każdy ze swojej kieszeni oddaje 10%, co daje w sumie 20% dla wszystkich. Według biznesplanów zyski, a teraz biznesplanu nie będę już tutaj pokazywał, tak? No za 4-5 może lat powinno być około 5,5 miliarda euro rocznie. Tak, to jest taki, to są jak najbardziej realne cyfry przy bardzo niskich założeniach, jeżeli osiągniemy tą skalę, którą chcemy osiągać, a konkurencji na razie ani nie ma, ani o nich nie słychać, także nie widzę powodu, dlaczego byśmy mieli tego nie osiągnąć. Ja mam jeszcze pytanie. Czy te NFT seed jeszcze są dostępne? No jak się zapiszesz na whitelistę i dopiszesz wiadomości, że jesteś stąd, bo to my przydzielamy, no to wtedy może da radę coś wykombinować. Na stronie, tak, na stronie jest formularz. Na jakiej sieci jeszcze? Na jakiej sieci? One będą na Ethereum i rozmawiamy z Crypto.com, żeby nas też promocyjnie podpompowali, bo jest OpenSea, tak, czyli na jednym z dwóch. Binance teraz fajnie poszedł w promocję NFT-ków, zobaczymy, ale pierwsze NFT-ki na pewno będziemy wypuszczać na Ethereum, a docelowo tokeny zobaczymy, na jakie sieci będą. NFT-seed to rozumiem, że będzie dawał prawo do udziału w tych startupach. Tak jest, akces do Launchpadu plus akces do całego naszego portalu i możliwość alokacji w każdą kolejną kolekcję NFT-ka. W airdropie, właśnie, zapomniałem powiedzieć, dobrze, że powiedziałeś, w airdropie będzie 3 miliony 150 tysięcy tokenów utility, które będzie można sobie zamienić później na tokeny security jako udział w zysku. I to jeszcze ostatnie pytanie, te wszystkie launchpady będą tylko z branży konopnej, czy będziecie się rozwijać jako na szeroko bardziej pojęty rynek? Przede wszystkim chcemy zrobić launchpad, który będzie odzwierciedlał realne biznesy, tak? To jest to, co powiedziałem, że zgłosiła już się do nas jedna startupy albo biznesy, które będą potrzebowały pozyskać większe finansowanie na skalę, tak? A że jesteśmy ekspertami w branży konopnej, mamy naprawdę świetne zaplecze też analityczne i dzięki naszym danym będziemy mogli dużo, zaraz ci oddam mikrofon, będziemy mogli długo, dużo sobie przeanalizować, tak? No to te nasze proporcje udanych projektów powinny znacznie się różnić od tego, co mają do teraz launchpady, które tak naprawdę nie dużo weryfikują, tylko biorą prowizję, tak? My chcemy w tych launchpadach, w tych projektach. Tak, oczywiście, będziemy. Tylko wyselekcjonowane nasz launchpad i nasze nazwiska, które za tym stoją, tak? Piotr przecież jest bardzo znaną osobą. Nie może firmować czegoś, co będzie skamem, tak? Nie chcemy tego, tak? I wolę zrobić 5 projektów w roku, na których dobrze się zarobi wszyscy, tak? I firmy, na żywioł tego nie możemy puścić. Tak, to będzie dobrze weryfikowane i opracowywane na podstawie najlepszych ludzi, jakich mamy, tak? No, współpracujemy naprawdę. U nas w teamie doradczym jest prezes OLX-a, który skalował OLX-a w Polsce, zrobił z tablicy OLX-a, także mamy naprawdę mega team z dobrym doświadczeniem, który się fajnie uzupełnia na każdej płaszczyźnie. Pytanie z kategorii obywatelskiej. Jak idzie z ustawą legalizacji? O Jezu, ustawa legalizacji. Legalizacja to musiałoby być jak pomidory. Czegoś takiego nie będzie na świecie, przynajmniej na razie. Ale zmiany, tak, jeżeli chodzi o zmiany, w tej chwili weszło kilka nowych ustaw.
Przede wszystkim możliwość uprawy w Polsce medycznej marihuany, co niestety niejaki poseł Sachajko sknocił i są pewne obostrzenia, ale z drugiej strony to była wersja najgorsza, którą przewidywaliśmy, jak ustawę pisałem. I się zabezpieczyliśmy gdzieś obywatele i firmy, które chcą dzisiaj się rozwijać, jeżeli chodzi o uprawy medyczne, mogą to robić, mimo tak zrąbanej roboty przez posła Sachajko. Natomiast przyszły nowe zmiany regulacyjne, między innymi w tej chwili dopuszczana ilość oprocentowania THC w zbiorach w suszu jest 0,3, nie 0,2. To wiele zmienia, to znaczy nie chodzi, bo to ciągle jest niewiele, ale to jest tak czy inaczej implementacja unijna, która w tej chwili cała Unia wdraża. Ważnym elementem jest to, co powiedziałem wcześniej, że konopie już nie są w tabeli czwartej, że nie są narkotykiem groźnym, nie są przede wszystkim pojmowane według prawa jako narkotyki. W tej chwili są przyjazne medycynie, medycyna w tej chwili dość dużo innowacji w tym temacie wprowadza. W Polsce te przepisy się zmieniają. My w tej chwili powołaliśmy do życia pierwszą polską konopną izbę gospodarczą, która zamierza być ciałem doradczym dla rządu. Wystosowaliśmy swoje pomysły, jeżeli chodzi o regulacje konopne. W tej chwili przekonujemy każde ugrupowanie do tego, żeby w ciągu najbliższych lat doprowadzić do dużej rewolucji konopnej, czyli żeby obanderolować to, zrobić to jak w każdym kraju do tej pory, przynajmniej w tych, gdzie były dobre rozwiązania, zająć się produkcją tego i sprzedażą na cały świat. Więc pilnujemy tego, te zmiany idą powoli, niektórzy mówią, nie no, w Polsce nigdy nie będzie. To ja wam powiem, że w tej samej Polsce właśnie ustawa o medycznej marihuanie mojego autorstwa jest dużo lepsza niż tutaj w Anglii. Zresztą była też inspiracją do wielu ustaw, które przyszły po niej. Oczywiście zrobili je jeszcze trochę lepiej, bo u nas rząd wyciął uprawy i parę innych rzeczy, do których w tej chwili właśnie wracamy po rozmowach z nimi. No ważne rzeczy teraz będą się działy przez najbliższe parę lat. Myślę, że Anglia będzie legalizowała w ciągu dwóch. Malta ma legalną w tej chwili marihuanę. Szwajcaria w tej chwili legalizuje, Luksemburg chyba w tym roku. Niemcy zapowiedzieli w tym roku. Myślę, że cała Unia Europejska w ciągu najbliższych dwóch lat będzie w pełni legalna i porejestrowana, jeżeli chodzi o konopie i sprzedaż ich komercyjną. Anglia nie będzie w tyle, widząc po tym sympozjum, które zakończyliśmy dwa dni temu w City, gdzie byli przedstawiciele wszystkich największych banków i największych funduszy inwestycyjnych brytyjskich, ale i europejskich. Widzimy, że już w tej chwili się zmienia. Oni się przedstawiają do tego, żeby inwestować. Wiedzą, że legislacja idzie do przodu. W Anglii w tej chwili, z tego co wiem, jest czytany druk pisma, które ma regulować konopie dość rewolucyjnie. No ogólnie premier i myślę, że ministerstwa dokładnie wiedzą, ile pieniędzy z tego może być, bo sam składałem takie pisma i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, ile regulacje konopne w Polsce by zarobiły pieniędzy dla państwa, ale też dla przedsiębiorców. Ale jeszcze jest mafia, która też chce zarobić. Tak, ale mafia już wie, że to już jest koniec, no bo mafia tak naprawdę dzisiaj w krajach, zresztą zobaczmy na Czechy, które w pewnym momencie wprowadziły tylko to, że można mieć przy sobie i dorosły człowiek może sobie uprawiać tam określoną ilość roślin. Mafia, która była z Wietnamu, przeniosła się do Polski między innymi. Nie ma miejsca, gdzie regulacje idą, mafia nie ma nic do roboty. W momencie, kiedy przechodzą te regulacje, tak jak było z moją ustawą, zwracałem uwagę pod sam koniec, że są bardzo duże naciski i zwróciłem uwagę, ponoć według nich niegrzecznie, ministrowi Radziwiłłowi, że tam trzeba szukać, co tam się dzieje za plecami. I ogólnie no, miałem rację, no, nigdy tego nie ukrywałem, że wymyśliłem sobie to, tylko opieram to na faktach, zresztą co potem gdzieś znalazło swoje potwierdzenie. Pewnie, że naciskają różne grupy, żeby nie przechodziły te projekty ustaw, ale już to jest niemożliwe. Po prostu już tak daleko poszły niektóre projekty, pomijając kryzys, który w tej chwili przeżywa świat, bo już nie tylko Unia, nie tylko Europa, ale też cały świat. I kryzys, który gdzieś tam narasta, jest niewiele możliwości w gospodarce, w której możemy się jeszcze tak skalować. Konopie są jednym z tych, który był gdzieś tam przesuwany na bok, ale w tej chwili, kiedy widzimy przykłady państw,
choćby niektórych stanów amerykańskich, jak duże przychody są tygodniowo, miesięcznie, rocznie do Skarbu Państwa i że zaczynają się to robić mocne cyfry, że Państwu powiedzieć, w Stanach niektórych przemysł tytoniowy zaczął być wypierany, zresztą jak alkoholowy dość mocno, bo ludzie mniej piją, mniej palą przede wszystkim papierosów. Próbowano, jest taka duża notka, która już jest oficjalna, kiedy próbowano przyjść do przedstawicieli jednego ze stanów i przekupić, żeby jednak fajki miały należniejsze bardziej miejsce wszędzie i żeby te konopie jednak ograniczyć. Tam było parę pomysłów na to, między innymi próbowano ekstrakty w to zamieszać, żeby ograniczyć sprzedaż tego. Wyszło pismo, w którym oficjalnie odpowiedziało władze stanu, że nigdy przemysł tytoniowy nie miał takiego potencjału zarobku dla ich regionu, jak mają konopie, co nie jest już wyssane z palca, tylko opierają o statystyki, które właśnie spływają do nich. Zresztą w niektórych stanach rozdano pieniądze po prostu obywatelom. Była nadwyżka, weksle poleciały do każdego obywatela stanów, całkiem niemałe, bo po parę tysięcy dolarów każdy obywatel dostał, tylko dlatego, że była nadwyżka w konopiach. I tak będzie wszędzie, tak jest dokładnie wszędzie, tam gdzie postępuje legalizacja. Śmieszny w ogóle, już na koniec powiem jako anegdotę, ONZ ostatnio uznało, z którymi jestem poniekąd związany, bo pracuję dla organizacji Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, która akurat jest przy ONZ i zajmuje się między innymi regulacjami związanymi właśnie postępem tym, jeżeli chodzi o legislację. ONZ uznało, że jednak w miejscach, gdzie jest legalizacja i są te regulacje, jednak ilość palących wzrasta. No, sam wysłałem pismo od razu do kolegów, żeby potępić ich zachowanie, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu mówili, że jest w odwrotnie, bo to jest prawda. W sensie ludzie już nie są tak ciekawi, szczególnie młodzież i reszta, już to schodzi na plan dalszy. A nie pomyśleli o tym, że po prostu w Stanach i w miejscach, w których jest legalizacja, ludzie pierwszy raz się przyznają, że palą. Wcześniej w tych statystykach kłamali po prostu, bo nie chcieli mieć problemu. I to się zdarzało często, to zgłosiło parę organizacji, zresztą prokonopnych, gdzie mówili, wiesz, w tych Stanach nikt z nas nie chciał się przyznawać w ogóle do tego, że pali. Właśnie przypomniałem ONZ, zresztą jedno z takich badań, gdzie pokazałem, że wypadałoby być bardziej profesjonalnym, że zapomnieliście o ludziach, którzy po prostu wtedy nie chcieli wam mówić o tym, że palą na co dzień i jak często. Także nie ma niespodzianek, ONZ jednak czasem te organizacje ulegają wpływom, bo to się nie wzięło tak przypadkowo, bo ONZ te statystyki, że zmniejsza się ilość użytkowników, tak niedawno przysłała. Więc myślę, że po prostu ktoś postanowił, że jednak, żeby zmienić tą decyzję, ale ludzie nie są tak głupi, bo te media jednak są wszechobecne, ludzie czytają to, co się dzieje też, jeżeli chodzi o naukę, jakie są ostatnie wyniki naukowe i no już nie jest tak łatwo ludzi oszukiwać, że no ale te organizacje szczególnie, nie będę mówił, bo sam z jednej z nich pracuję, co prawda pro publico bono, ale muszę być w jakiś sposób, nie mogę źle mówić, ale powiem, no. Te organizacje bardzo często ulegają wpływom pewnym i nie należy też postrzegać tego, co oficjalnym stanowiskiem jest niektórych organizacji, że jest to na pewno prawda. Prawda jest dokładnie tam, gdzie są robione badania, prawdziwe badania naukowe, gdzie są potwierdzone. Nie tam, gdzie urzędnik mówi, że jest tak, a nie inaczej. Nie sponsorowane. Nie słuchajcie urzędników, słuchajcie nauki, słuchajcie prac naukowych, które się pojawiają. I dokładnie do tego właśnie jest hamburger. Ma zadać kłam wszystkim tym plotkom, które są wyssanym z palca różnymi informacjami, ponieważ uważam, że zarówno ludzie, którzy mówią źle o konopiach nieprawdziwie, tak samo jak ci mówią zbyt dużo o konopiach, w sensie, że na wszystko pomaga, że ci, którzy przesadzają, są takimi samymi szkodnikami, jak ci ludzie, którzy na siłę próbują zdyskredytować konopie. Ja do dziennikarzy zawsze mówiłem i w Polsce podczas tej kampanii, kiedy moja ustawa była procedowana, ja nie żądam niczego od ludzi, tylko żeby mówili prawdę, tak jakby fakty na temat konopi. I więcej nie trzeba, ani nie trzeba wymyślać nowych, tylko mówić fakty, które są naukowe i tyle. To tyle chciałem od siebie. Dziękuję.